Ełczyn, siemano, dzisiaj zagramy sobie na serwerze goldcraft.pl na box PvP. Zapraszam was na ten serwer, jest dosyć spoko. Ogólnie mam już takie dosyć dobrej temy, no ale wiecie, jak sobie pogramy, to zawsze coś, co nie? Wpisujcie rangę slash odbierz VIP. Znaczy komendy bardziej. Chcesz odbierz VIP i to ci da za darmo VIPa. Widzicie, każdy na serwerze ma prawie VIPa, oprócz dwóch osób tam, widzicie? No i tam kilka ma swagera. Wbijajcie na serwer, dalej wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Ogólnie dzisiaj będziemy na bezpiecznej strefie, bo ja na, wiecie, na strefę PvP, bo kurde, pewnie mnie tam zabiją w sekundę. Więc dzisiaj spodziewam na strefę. Może jak zdobędę lepsze itemeczki, to wtedy na strefę PvP, a jak na razie sobie pokopiemy tutaj netherite. Ogólnie mam nadzieję, że mi się uda ten film zmontować. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę. To chyba będzie pierwszy film, który zmontuję. Ale nie wiem, czy w ogóle mi się uda go zmontować, bo nie wiem, ile mi to poświęci czasu. Więc tak tylko wam mówię, że możecie oczekiwać, ale nie mówię, że na 100%. I od razu wam mówię, że wrzucę jeszcze jutro rano, tak mniej więcej rano, film z Coincrafta, a ten dzisiaj wrzucę, mam nadzieję. Znaczy w sumie to nie wiem, bo muszę go zmontować, więc nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro wieczorem go wrzucę. Jeszcze się zobaczy, bo ja kiedy to nagrywam, jest 25 stycznia, ale mam bardzo dużo nauki teraz, więc nie wiem, czy wam to wrzucę, ale możecie czekać na film. Mam nadzieję, że wam się przyjmie to, że będę montował. Jeżeli wam się to nie będzie podobało, piszcie mi komentarze, ja będę odpowiadał. Przynajmniej się postaram, bo wiecie, no czasem nie można odpowiadać, znaczy nie mam czasu po prostu w ogóle wejść na YouTube'a, więc no, ale prawdopodobnie też będę nagrywał za niedługo filmy części z Coincrafta, bo widzę, że jeden z filmów na Coincrafcie bardzo wam się przyjął, dziękuję w ogóle za prawie 50 wyświetleń w 2 dni, jest to naprawdę ogromna ilość dla mnie i bardzo wam za to dziękuję, więc rozumiem, że mnie doceniacie, może nie piszecie komentarzy, ale wystarczy mi, że oglądacie mnie, bo jest to dla mnie bardzo miłe, bo wtedy widzę, że lubicie mnie. Chyba, że mnie nie lubicie, tylko po prostu nudzi wam się i mnie oglądacie, bo też taka jest opcja. No ale róbcie sobie co chcecie, ja w wasze życie nie wnikam, ale możecie dawać pomysły na... Możecie dawać pomysły na tego i napiszcie w komentarzu, jak będziecie chcieli jakieś losowanko, bo też wam mogę losowanko zrobić, ale to zależy, czy chcecie. Pamiętajcie, że jeszcze jest dirt. Dirt się dosyć bardzo opłaca, przynajmniej moim zdaniem. Mogę wam zrobić losowanie na taką jedną łopatę. I pamiętajcie, bo teraz nie działa tutaj ten villager, co nie? Więc albo idziecie tam do kowadła. Znaczy no chyba, że wpisacie slash odbierz VIP, bo wtedy dostaniecie rangę VIP-a i możecie to robić. Ale jak nie macie VIP-a, to idźcie sobie ten... albo tam do kowadeł, bo tam możecie za darmo. Albo wpisujecie multi-repair i to jest dla każdego za darmo. O, widzicie? Wyskoczyło mi na czacie. Odbierz VIP. Więc będziecie mieli za darmo VIP-ka na 3 dni. Niestety wam tego nie nagrałem, jak to odbierałem, ale pisali na czacie, żeby to, takie coś wpisać, więc to wpisywałem. No i tak jakoś wyszło, mogę wam tak zrobić losowanko, ale piszcie, bo nie wiem, czy chcecie. A więc no, mam tutaj magiczny pył. Mogę wam trochę dać tego, albo smoczek łyski. Zależy, co bardziej chcecie, po prostu piszcie w komentarzu, co chcecie, ja wam to rozlosuję. Ja mam Kill of Killera, więc tak mi się wydaje, że dobry, ale to już możecie dać w komentarzu swoją... O, patrzcie, mam cały netherite dla siebie.
A jednak nie, jeszcze kilka osób. No ale dobra, walić. Najważniejsze, że sobie trochę wykopię. Na dzisiaj film będzie tak też około 10. No taki jak poprzedni z Minecrafta. Ogólnie jeśli chodzi o takie filmy pogadankowe, to ja po prostu nie piszecie mi w komentarzach, o czym miałam nagrywać, więc ja będę tworzył dla was filmy pogadankowe, bo ja naprawdę nie wiem, co ja mam dla was tworzyć. Więc jak nie będziecie pisać komentarze, co ja mam tworzyć, no to ja nie będę nic tworzyć, bo ja nie wiem, co wam się podoba, co nie. Czy nagrywać box PvP, czy nadal Skygen, bo będę nagrywał Skygena, będę nagrywał Minecrafta, ale pewnie, nie wiem, na lifestyle na pewno nie zagram JJSMP. Pewnie napiszecie, że JJSMP, ale na lifestyle nie zagram, bo nie lubię lifestyle'a, ani anarchii, ani takich rzeczy. Mogę na jakimś drop SMP zagrać, ale ten drop SMP ma być taki, gdzie jest ponad 100 osób, żeby można było sobie porobić kile, to wtedy nice seryjka wpadnie. Jak chcecie, to mogę wam robić ten... no, tutaj mogę na tym serwerze dla was tutaj ten, losować itemki i tak dalej. Ale to już piszcie, czy chcecie, czy nie. Poczekajcie, jeszcze zmienię. Okej, teraz coś spawn. Pamiętajcie, mam nick Strakus, podłoga Pierdakus. Mówię wam to, żebyście po prostu wiedzieli tak naprawdę, bo wiecie, może niektórzy nie wiedzą, a chcą mnie dodać do znajomych. No. O, ale dużo będziemy mieli pyłu. Dobra, nice. Zróbmy sobie trochę smoczych łusek. 11, dobra, nice. Okej. Dobra, możecie mówić też, co tutaj się najbardziej opłaca robić, bo mogę na box PvP różnych robić, jakieś seryjki, zależy czy chcecie. O, patrzcie, to jest boss case. Jak ktoś mi da takiego boss case, to jest takim szefem, że to ja pierdykam. Dosłownie. O, patrzcie, wbił Malki. Zresztą nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie oglądam go za bardzo. O, Malki, proszę, pomóż albo... Okej. Jak ktoś mi da takiego brasa 10×10, to też będzie fajnie. Ale nie proszę o to, bo wątpię, że mi to dacie. No, ale... Wiecie... A to w ogóle... O, Swagger na 7×3. Dobra. Fajne, tutaj są te meczki. Dobra, pójdziemy na to warp tu. Tylko nie wiem, kurczę, nie wiem, czy iść na strefę PvP, czy nie, bo niby mam pustynnego seta. Powiedzcie, o, słaby jest, ale jestem taki słaby, bo ja nie ten. Bo ja nie lecę w seta, tylko ja bardziej w kilo, bo ja teraz ostatnio to siedzę tylko na bezpiecznej strefie i sobie kopię itemy. Więc wiecie, to już takie dla mnie by było niemiłe, gdybyście w komentarzu pisali, że jestem słaba albo coś. I jeśli ktoś jest często na live'ach, tego, na live'ach Leśniczy Kopa, bo ja gram czasem na tym, czasem na Skygenie, to jak zobaczycie Leśniczy Kopa, to napiszcie mu, czemu mnie wywalili z klanu, bo nie jestem w Leśin, bo jest taki klan na Skygenie, wyrzucili mnie, nie wiem czemu, za co, nie byłem graczy z klanu, więc napiszcie do niego proszę, bo fajny klan to był. Ale też pamiętajcie, że jak będę miał dużo subskrybentów i będę wiedział, że mnie oglądacie, te Skygeny i tak dalej, to stworzę klan dla naszych tylko tutaj subskrybentów i będziemy tam sami. No chyba, że nie gracie na Skygenie, to trochę gorzej. Ale pamiętajcie, będę wam pomagał zdobywać itemy. Tylko jak na razie nie będę nagrywał live'ów, ale za niedługo mam to w planach robić. Więc no... O, darmowe to. Dobra. Napiszcie mu, że dobra. Ten. Za darmo, bo ja nie będę płacił za jakieś domontowania stronki. Albo czy tam aplikacje możecie pisać.
Nie będę wam zdradzał, w czym ja to będę montował, ale no, pewnie mnie wyśmiejecie, więc nie będę wam mówił. No, ale no, kurde, spóźniłem się na Netherite. No niestety, życie. W ogóle jakbyście wczoraj na live Maltiego, to dodali tamtego. Dali podobno nową strefę tam jakoś i podobno ktoś zbugował perełki, bo na serwerze nie ma perełek, a jak ktoś miał podobno. Więc jest to bardzo dziwne, co nie? O kurde, 40 sekund, jeszcze to wolę tam wrócić. To będzie 22. Ogólnie nie polecam wam kopać miodu, bo to po pierwsze się wolno kopie, a po drugie to jest w ogóle nieopłacalne. Przynajmniej moim zdaniem. I polecam wam stać na strefie Afryki, idziecie do szkoły albo coś, bo to naprawdę tak oddaje. Zdaję wam tyle itemów. Ja tak naprawdę ten kilo zrobiłem właśnie przez Afryk tego. Bo cały czas tam dropiłem jakieś itemeczki, co później wymieniałem, więc wam bardzo polecam stać tam. Chyba, że nie możecie zostawiać komputera na noc albo na wychodzę do szkoły, ale to już nie moja sprawa. Najważniejsze, że można zrobić itemeczki. A więc ja wam tylko mówię, co można, czego nie. Ogólnie nie polecam wam kupować na stronie tych boss case'ów i tak dalej. No chyba, że jesteście bardzo bogaci, no to sobie kupujcie, ale no, ja nie polecam, jak nie gracie tutaj za dużo, bo ja nie za dużo gram na tym serwerze tak naprawdę. Tylko czasem sobie wbija, w większości to stoję na AFK-u. Tutaj muszę tam zmontować wam film albo coś. I przepraszam, że na początku filmów jest zawsze taki, wiecie, szum. I czasem w trakcie filmu, ale to nie jest moja wina, tylko patrzę za darmo łopatę. Dobra, no to mam dla was na losowanie. No i zarąbiliście. Dobra. Zaraz będziemy kończyć film, bo już dosyć długi jest ten film. Ale to zależy, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie dłuższe, czy takie króciutkie, bo ja nie będę. Bo ja nie wiem, czy wam się takie długie podobają. Nie wiem, nawet mogę nagrywać filmy po pół godziny. Zależy, czy po prostu lubicie takie filmy. Bo jak nie lubicie takich filmów po pół godziny, to ja nie będę nagrywał, no bo po co mam nagrywać, skoro wam się coś takiego nie podoba. No. I się okaże, że 3/4 komentarzy to będzie nagrywać krótsze filmy. Mogę się o to założyć, no ale jeżeli mnie lubicie, to tak nie napiszecie. Ale no nie wiem, to zależy już od was. I nie wiem, czy sobie teraz robić lepszy miasto, ten rozbajacz, czy sobie bardziej polecić w seta, bo jak polecę w seta, to ja nie mam w ogóle meteorytów, jak to będę przerabiał, to ja będę mieć bardzo, ale to bardzo duże straty. A, to jest za meteoryty. No to dobra. To niedługo to zrobimy. Szaman. Dobra. Nie pytajcie, czemu mam takie słabe itemy, ale po prostu dedą tutaj przez admina i przestałem grać przez dłuższy czas, tylko se killów tak naprawdę robiłem. Ale szkoda, że nie ma lepszych łopat niż FSNC5, nie? Albo większego generatora z tego. Dirta. Więc dobra, ja już będę kończył film. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że za niedługo pojawię się na kanale z jakimś ładnym skinkiem. To zależy, czy znajdę jakiś program do dobrego robienia skinów. To zależy, na razie jest Alex, niestety. Ale dobra, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na mojego TikToka. Nazywam się tak jak na YouTubie. Też możecie być na kanał Arbuktiego i na najbardziej prawidłowy serwer, czyli coincraft.pl. Nie jest to mój serwer, ale po prostu was zapraszam na ten serwer, bo nie wiem, to jest też box PvP i mi się bardzo podoba. I w ogóle to chyba będzie najdłuższy film, a chyba że go przytnę. Ale dobra, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.